Tajwan nie będzie ściśle wokół niego otoczony. To będzie większy krąg. Tajwan zostanie otoczony w taki pierścień. 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 Wtorek, 27 grudnia, godzina 10:14. Jasnowidz z Gdańska. Tajwan jest już chiński. Widzę pierścień dookoła. Blokada jak na Kubie? Nie wiem, ale jakiś czas Tajwan będzie odcięty, a tylko samoloty ewentualnie. Jest to poczucie z końca grudnia 2022 roku. To poczucie z Tajwanem pokazałem na kanale na karcie Społeczność 6 dni temu. Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło. I 2 godziny wcześniej, też 6 dni temu, jest wpis właśnie o tych poczuciach z Tajwanem. Jednak najważniejsze jest pokazane jako pierwsze, 6 dni temu. Tu jest długi opis, ja tutaj wam skrócę to, co jest najważniejsze. A tu jeszcze jest inne poczucie, też ważne, z 14 stycznia w soboty. Słabe poczucie znienacka, myśląc o Tajwanie. Zablokuje cieśninę. Rosja zablokuje cieśninę. Tu jest powiedziane właśnie, dlaczego tak się będzie działo, że Rosja będzie brała w tym swój udział. Tu mamy ten screen właśnie z karty Społeczność. Przybliżmy sobie troszkę i tutaj czytamy właśnie, dlaczego nie ujawniłem tego wcześniej. Dopiero 6 dni temu. Z niektórymi rzeczami czekałem też, bo mam poważne podejrzenia, a w niektórych przypadkach po prostu pewność, że są one po prostu podglądane i wykorzystywane na innych kanałach. Więc powstrzymuję się z publikacją, bo stwierdzam, że opublikuję i zaraz jeden albo drugi mediumista czy pseudowic zgapi. Sprawdzi się to i potem przypisują to sobie, przypisują sobie zasługę, a ja z tego nic nie mam. Znaczy, oni nawet o mnie nie wspomną. A zauważyłem, że jak ograniczyłem publikowanie, to Goliaty albo nie miały poczuć, albo bardzo słabe. I to jest wyjaśnienie właśnie, dlaczego dopiero 6 dni temu ja to opublikowałem. Gdy 6 dni temu ujawniłem to poczucie, to od razu, 3 dni później, 2 dni temu, audycja na kanale Krzysztofa, informacje z głów przywódców, to jest taka swoista dogrywka, Wizja Live, część druga. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem i trzymajcie się prawdy. Prawdy i jeszcze raz prawdy. Hej. Pokuszę się jeszcze o drugą część poczuć z głów polityków. Prezydent Chin, czy tam pierwszy sekretarz partii chińskiej, zwał jak zwał. On ma w głowie pokaz siły potężnej ilości wojsk. Ale to nie pokaz siły w sensie wojny. Ja mam wrażenie, że on myśli tylko i wyłącznie o pokazaniu tej siły. O takiej defiladzie siły. O czymś takim, że te siły są w gotowości. I to powinno wystarczyć. Otoczeniu czegoś. Ten pokaz siły militarnej to nie będzie walka, to nie będzie wojna, to będzie otoczenie czegoś. Zawsze mam problem z tą wyspą zbuntowaną względem Chin. Tak przynajmniej Chiny uważają. I będę już miał chyba z tym problem zawsze. Ale Państwo na pewno wiecie o Tajwanie. A to jednak nie jest tak źle. Tajwan. Ja mam wrażenie,
że Chiny, że przywódca Chin wie lub ma w głowie co, że Tajwan nie będzie ściśle wokół niego otoczony. To będzie większy krąg. Tajwan zostanie otoczony w taki pierścień. 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 Ale nic w stosunku do Tajwanu nie będzie robione. Tylko będzie to taki pokaz. Pokaz to będzie. Bardzo dziwne. To będzie psychologiczny pokaz. W pewnym sensie to, czego Rosja może oczekiwać od Chin, to może to być jedynie, jak na razie, pokaz siły, a nie branie udziału w jakimkolwiek konflikcie. Pokaz siły. I być może Putin o tym wie, że Chiny to i tak dla niego bardzo dużo, zrobią jakiś pokaz siły. Ale ta siła nie zostanie użyta. Przynajmniej w tym okresie, jak będzie ten pokaz. To bardziej będzie psychologiczne, na zasadzie pokazu psychologicznego robimy to i tak nam nic nie zrobicie. Na takiej zasadzie. Zarazem Putin będzie mógł uważać, że to jest w stosunku do niego pokazanie dobrego gestu i wsparcia. Co jest dla niego na pewno ważne. No tutaj są te SMS-y, które wam przed chwilą pokazywałem, ale trzeba jeszcze pokazać metadane, więc ja tu kliknę na tego SMS-a, który jest z 27 grudnia, tak? Wezmę tutaj właściwości, ale w momencie, kiedy to się wyświetli, zasłonię mój numer telefonu, ok? Teraz klikam wyświetl szczegóły. Tutaj później na komputerze zasłonię tutaj ten. A tu jest właśnie wysłano do, tak? To jest numer telefonu. No i ten, i wysłano 27 grudnia. 22 roku o 10:14. No i tyle, dzięki. Tu jeszcze jest pokazane nagranie ekranu mojego telefonu komórkowego i tam są właśnie te SMS-y. Te były wcześniej ujawnione, chyba z 2 tygodnie temu. I ostatnio właśnie ujawniłem Tajwan jako takie koronne poczucie na 2023 rok. Dlaczego ją ujawniłem? Dlatego, że czas wypełnienia tego zbliżył się.